Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, także jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Czym jest kwas, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia? To są złe skłonności. Ten kwas, który jest obecny w mowie faryzeuszów. Tym złym kwasem może być kwas niezgody, a także zgubna i niebezpieczna dla szlachetnego życia właśnie dla prawdziwej wiary nauka. Faryzeusze nauczali tak, iż nie można było spotkać Boga. Nie Bóg był najważniejszy w tym, co mówili, ale ważne była litera prawa, zewnętrzne tylko zachowanie. Wyrzucić stary kwas, aby nie pobrudzić się złem, nie pobrudzić się przewrotnością. W nauczaniu faryzeuszów była przewrotność i to Jezus nazywa kwasem. Kwasem było też opieranie się w życiu religijnym na literze prawa. Jezus był zaniepokojony, że jego uczniowie mogą przyjąć złość, przewrotność, chciwość, pychę, bo kwas ujawniał się w tym, co prezentowali faryzeusze na zewnątrz. I jeżeli kogoś słuchamy i te słowa przyjmujemy, to przyjmujemy wraz z całym zasobem inwentarza, to znaczy z tym, jak ten człowiek żyje. On staje się poniekąd dla nas mistrzem. Ważne jest dla nas to, co mówi i jak postępuje. Ciasto z kwasem dostarczali faryzeusze i propozycja ich sprowadzała się do przyjęcia tego, co według Chrystusa było pozbawione czystości i prawdy. Dlaczego uczniowie nie mieli przyjmować tego kwasu faryzeuszów? Bo tam nie było czystości i prawdy. A mieli przyjmować naukę Jezusa, w której też był kwas, ale tam była czystość i prawda. Czystość i prawda. Uczniowie nie byli mocni w wierze. Dlatego Jezus mówi: strzeżcie się. My czasami zachęcamy w Kościele: nie oglądaj tego filmu. Nie idź na ten spektakl teatralny. Dlaczego? Dlatego, że my wszyscy jesteśmy ludźmi jeszcze słabej wiary. My ciągle dojrzewamy. Jesteśmy na różnym etapie rozwoju. I czasem pewna sugestywność obrazu filmowego, sztuki teatralnej może do nas tak przemówić, że my jesteśmy w stanie uwierzyć w to, co jest kłamstwem, co jest nieprawdą, co może nas wewnętrznie zniszczyć. Oglądając pewne filmy, możemy nie chcieć się modlić. Możemy nie chcieć się spowiadać, możemy nie chcieć uczestniczyć we mszy świętej, bo się zrazimy, bo się uprzedzimy. Ktoś może przy pomocy obrazu, dźwięku, odpowiednio dobranego słowa zniechęcić nas do tego, co kiedyś było dla nas świętością. Człowiek przez pewne obrazy może ulegać zgorszeniu. I właśnie o tym mówi Jezus. Nie słuchajcie faryzeuszy, bo przyjmiecie
to, co was zarazi nieczystością i kłamstwem, które jest w nich. Jezus mówi, strzeżcie się. I to słowo mistrza miało stać się ich obroną, miało stać się ich mocą, strzegącą przed przyjęciem szkodliwej nauki. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja nie spotykam się z tym, co szkodzi mojej wierze, co jest szkodliwe dla mojego myślenia, co w jakiś sposób podważa to nauczanie Chrystusa i Kościoła, z którym ja się spotykam, wprowadzając mnie w stan duchowego zamętu. Jezus nie pozostawia uczniów w zawieszeniu. Przygotował dla nich nowe duchowe ciasto. To jest właśnie Ewangelia. I w tych słowach Jezusa jest także kwas, ale, jak wspomniałem, On prowadzi człowieka do czystości i prawdy. Jak chcemy być czystymi, powinniśmy czytać i rozważać Ewangelię. Jak chcemy żyć w prawdzie tej Bożej, czytać i medytować Ewangelię. To jest rozwiązanie najlepsze, które znam. Oczywiście obok tego jest także częsta adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Żebyśmy nie ulegali temu, że te adoracje zawsze muszą być prowadzone. Ciągle jakaś muzyka, jakieś śpiewy, jakieś teksty czytane. Cisza, w której mówi do nas Bóg, to jest potrzebne w adoracji. W słowach Jezusa jest także kwas dobry, który karmi na wieczność. Złym jest ten kwas, który może pozbawiać wieczności. I ta czystość i prawda stają się siłą ujawniającą nieczystość i zakłamanie. Zauważmy, jak bardzo trudno człowiekowi, który kłamie, być w obecności tego, który mówi prawdę. On się źle czuje, on jest zagubiony, on chciałby znaleźć się zupełnie w innym miejscu. Dlatego ta postawa faryzeuszów, nieustannie zwalczająca, atakująca osoby Jezusa, jest obrazem tego. Oni nie mogli sobie poradzić z tą prawdą i czystością, która w nauce Jezusa emanowała. Nigdy z ust faryzeusze, uczniowie, ale także prosty lud nie usłyszeli słowa przyjaciele. Jezus mówił przyjaciele i nie zwracał uwagi na to, czy on dotknął jakieś zwierzę nieczyste, czy umył ręce przed posiłkiem. Mówił do każdego bez wyjątku, przyjaciele. Jezus mówi, mówię wam przyjaciołom moim. Kto jest tym przyjacielem? To są ci, którzy słuchają Jego nauki i stają się prawdziwie Jego uczniami. Przez co stajemy się uczniami Jezusa? Przez czystość serca, czystość sumienia, prawda? Czystość myśli, przez życie w prawdzie. A żyjemy w prawdzie wtedy, kiedy mówimy prawdę. Kiedy w naszym myśleniu kierujemy się prawdą, kiedy podejmujemy decyzje zgodne z tym, co jest prawdziwe. Kwas czystości i prawdy proponowany przez Chrystusa, on przemienia ludzi w przyjaciół Boga i w człowieka. Zobaczmy, że tam, gdzie faryzeusze głosili, tam równocześnie między Żydami były podziały. Oni się często nie rozumieli, pozwalali sobą manipulować. Tam, gdzie słuchamy Jezusa, nigdy nie ulegniemy manipulacji będącej znakiem tego, że ulegliśmy temu niebezpiecznemu kwasowi, jakim jest kwas faryzeusza, który może się wszędzie sączyć i przez media, ale też w naszych osobistych rozmowach. Słuchajmy głosu Pana, abyśmy nie ulegali temu, co jest fałszywe.